W Gdyni za niecały miesiąc pojawi się pierwsza w mieście odkryta siłownia. Powstanie w okolicy bulwaru. Zamontowanych zostanie tam kilkanaście urządzeń do ćwiczeń. Siłownia przez 24 godziny na dobę będzie pod stałą kontrolą jednej z kamer miejskiego monitoringu. W zdrowym ciele zdrowy duch, a w Gdyni już dziś wyznających tę zasadę nie brakuje. Mimo że w mieście nie ma jeszcze profesjonalnej siłowni pod chmurką, zwolennicy aktywnego spędzania wolnego czasu trenują gdzie tylko mogą. Pan Marcin przychodzi tu codziennie, nie wyobraża sobie dnia bez porannej rozgrzewki. Chodzi o to, że na powietrzu lepiej się ćwiczy, na słoneczku zawsze człowiek lepiej i pozytywnie nastrojony jest. Zarówno dla pana Marcina, jak i jego kolegów mamy dobrą wiadomość. Jeszcze w październiku w Gdyni ma stanąć profesjonalny sprzęt do ćwiczeń przy nadmorskim bulwarze. Będzie 10 stanowisk. Niektóre stanowiska oczywiście będą z dwóch stron mogły być używane, czyli tych stanowisk będzie więcej niż 10. Czy się będą proste, siłowe, tak jak na siłowni, rzeczy, gdzie będzie można i będą wiosła, będą do jakieś małe ciężarki. Koszt całej inwestycji to 100 tysięcy złotych. Czekamy i chcielibyśmy z niego, że tak powiem, korzystać. Korzystać ze sportowych dobrodziejstw mogą już mieszkańcy Sopotu. Tu siłownia na świeżym powietrzu powstała już kilka lat temu. Można tam spotkać całe rodziny, dzieci, osoby starsze, osoby, które chodzą z kijkami i potem tam przychodzą sobie poćwiczyć, osoby, które biegają, jeżdżą na rowerze i tam robią sobie przerwę na ćwiczenie. No i cieszymy się z tego, że nie jest to niszczone, że teraz doszły tam nowe urządzenia jeszcze. I myślę, że jest to strzał w dziesiątkę. Gdynianie od początku listopada będą mogli już ze swojej siłowni korzystać. Na dniach ma się rozpocząć montowanie sportowych urządzeń.